Miasto Leszno wspólnie z restauratorami z centrum miasta przygotowało konkurs Zasmakuj Starówki. To pierwsza taka wspólna akcja. Cała idea konkursu polega na tym, żeby zachęcić mieszkańców Leszna i nie tylko do tego, aby odwiedzali punkty gastronomiczne, kawiarnie i restauracje na Starówce. Udało się zaangażować znaczną część restauratorów ze Starówki właśnie. I myślę, że warto, ponieważ cała idea konkursu polega na tym, że przychodzi się, odwiedza się dany punkt, przy okazji picia kawy, jedzenia jakiegoś dobrego ciacha na przykład, odpowiada się na jedno pytanie, dlaczego dzisiaj wybrałeś Starówkę? Pytanie wydaje się proste, ale jesteśmy ciekawi, co motywuje ludźmi i dlaczego właśnie tę Starówkę wybierają i odwiedzają te punkty gastronomiczne, dokładnie. Następnie raz w miesiącu komisja konkursowa wybiera najciekawszą odpowiedź i osoba, która tej odpowiedzi udzieliła, otrzymuje zestaw voucherów do punktów gastronomicznych biorących udział w tej akcji. To jest ponad 10 punktów, więc rzeczywiście taka wartość zestawu voucherów jest całkiem spora. I dzięki temu przez, myślę, że pół roku będzie można jeść i odwiedzać Starówkę zupełnie za darmo. W akcji bierze udział 13 punktów gastronomicznych. Każdy przekazał voucher wartości 50 zł. Każdego miesiąca jedna osoba może wygrać zestaw voucherów o łącznej wartości 650 zł do wykorzystania w punktach biorących udział w akcji. Sama akcja trwa do końca marca, ale zestaw voucherów ważny jest 6 miesięcy od daty ogłoszenia wyników. Zwycięzcą konkursu każdej edycji będzie osoba, która wymyśli najciekawszą odpowiedź na pytanie konkursowe, dlaczego wybrałeś dziś Starówkę, o czym zadecyduje komisja konkursowa. Listę można znaleźć na naszej stronie internetowej rewitalizacja.leszno.pl i cały też news, gdzie mogą Państwo się zapoznać z całą akcją tutaj Zasmakuj Starówki. I proszę poszukiwać plakatów wywieszonych w witrynach restauracji, kawiarni, bo to one symbolizują, że dany punkt, dane miejsce bierze udział w akcji Zasmakuj Starówki. Czy osoba, która przyjdzie tutaj coś zjeść, wypić kawę, musi pytać obsługę o to, żeby uzyskała taki kupon konkursowy? Jeżeli taki kupon się nie pojawi, to warto przypomnieć, bo dzisiaj widzimy rzeczywiście, że w kawiarni, w której jesteśmy, jest bardzo dużo ludzi, więc warto też przypomnieć. Warto przypomnieć, natomiast tutaj pytałyśmy pani z kawiarni Dolce Latte i mówi, że już pierwsze kupony zostały wypełnione. W akcji Zasmakuj Starówki biorą udział restauracja Zielona Antresola, bezcukrowa Fit Cake Leszno, kawiarnia Kooperatywa, kawiarnia Lulu Cafe, Burger Spot, Cool Pizza i Number One Bed and Breakfast, restauracja Primavera, kawiarnia Dolce Latte, Koku Sushi Leszno, pierogarnia i naleśnikarnia Cela Podróżom, Murphy's Irish Pub i kawiarnia Pompon.